Ja znam Szymon Gumularz, brązowy medalista indywidualny przez Polski 2023. Serdeczne gratulacje sukcesu. Jak się czujesz po zdobyciu tego medalu? Dziękuję, czuję się bardzo dobrze, oczywiście, jak przystało na taką okazję. No i no co mogę powiedzieć, jestem szczęśliwy. Widać i to naprawdę cieszy. Powiedz proszę, jak się przygotowywałeś do tego startu? Przygotowywałem się głównie teoretycznie. Kojarzenia były znane już około 2 tygodni wcześniej, także przygotowywałem się konkretnie pod mojego pierwszego przeciwnika. Jeśli chodzi o dalszych przeciwników z tabeli, szczerze mówiąc, nie byłem jakoś wybitnie pod tym kątem przygotowany, ponieważ no, ta pierwsza partia była już na tyle ciężka, że wymagało to i tak sporo czasu. No a poza tym no to trenowałem tak jak zwykle wszystkie aspekty gry szachowej, starałem się poprawiać. Awansowałeś również ostatnio we Wrocławskiej Bani do Pucharu Świata. W jaki sposób się chcesz przygotować do tego turnieju? Myślę, że tutaj o tyle fajnie, że Mistrzostwa Polski są przeprowadzane z tym pucharowym, że mam już taki przedsmak tego, jak to wygląda. I też myślę, że moje przygotowanie będzie głównie teoretyczne, konkretnie pod przeciwnika, z którym będę grał. Przez to, że no, w tym wypadku dało to efekt, więc myślę, że wtedy też się sprawdzi na Pucharze Świata. Ostatnio 3 razy z rzędu wygraliście z Polonią Wrocław drużynowym Mistrzostwa Polski. Teraz dołożyłeś do tego medal indywidualny. Dla Ciebie który medal jest trudniejszy do zdobycia, tak drużynowo czy indywidualnie? Szczerze mówiąc, no ciężej jest według mnie indywidualnie. Zdecydowanie, szczególnie w tym formacie tutaj pucharowym, ponieważ no muszę szczerze mówiąc powiedzieć, że jako osoba, która rozegrała już 2 razy tutaj dogrywki, no jest to naprawdę wyczerpujące i gdyby nie było dnia wolnego, no ten turniej byłby ekstremalnie wyczerpujący i emocjonalnie, i psychicznie, i fizycznie. Także myślę, że w tym formacie zdecydowanie Mistrzostwa Polski są trudniejsze do rozegrania. I ostatnie pytanie, jakie mam do Ciebie. Czy komu zawdzięczasz ten sukces? Czy kogoś chciałbyś pozdrowić, złożyć życzenia? Sukces zawdzięczam wszystkim osobom, które mi kibicowały. Chciałbym pozdrowić z tego miejsca moją rodzinę, szczególnie wszystkich, którzy mi kibicowali i również moją dziewczynę, która tutaj ze mną była i wspierała mnie pod każdym tutaj względem. Dziękuję za wywiad, gratulacje jeszcze raz i trzymam kciuki na Pucharze Świata. Dziękuję bardzo i miło mi.